see the candles come as the year gone by. I'll thrive for perfection now and consumption so high. I know it's cold outside, but give me your hand so I can show you what love is. Dear Christmas, Masa. Doczekaliśmy się, zaczynamy 24 dni odliczania do świąt. Vlogmasy, takie informacje wstępne vlogmasy będą pojawiały się wieczorem między 20 a 21. Będę się starała, żeby to była godzina 20, może czasami przed 20, ale będą też takie dni, gdzie będzie jednak to troszeczkę później. Mam nadzieję, że mimo wszystko i tak spędzicie ten czas również ze mną, bo już vlogmasy szaleją. A tymczasem ja się zbieram, przyszłam się tylko przywitać, ponieważ materiał dla Was mam już nagrany w poszukiwaniu świąt w Warszawie, na jarmarku, na evencie troszeczkę. Także zapraszam Was dzisiaj na tą część vloga, vlogmasa i widzimy się już później na podsumowaniu i otwarciu kalendarza adwentowego. Jak widać, nic za bardzo jeszcze w pokoju nie jest zrobione. Nie mam tu żadnych dekoracji, nie mam wystawionych kubków, nie ma totalnie nic. Ze wszystkim czekam na Was, ale jak zwykle jestem w niedoczasie. Czas już poleciał, a ja jeszcze z tyłu biegnę, gonię, więc wszystko zrobimy razem. Zmieniłam tylko pościel, jest to jedyna rzecz, którą zrobiłam świąteczną. No i dzisiaj rano przy Was wyciągnęłam kubek świąteczny. Więc wszelkiego rodzaju dekorowanie domu będzie w najbliższych po prostu dniach. Przepis na ciasto, o które pytacie, będzie w przyszłym tygodniu we vlogmasach. Jak najbardziej, obiecałam, zrobię, będzie przepis na sałatkę, będziemy robić paszteciki, będziemy testować mnóstwo przepisów w tych vlogmasach, więc mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Tymczasem zapraszam Was na materiał, który nagrałam, będąc na w Warszawie, mniej więcej na evencie, między innymi na evencie i na Starówce i gdzie jeszcze, to zobaczycie. Miłego oglądania dalszego materiału i widzimy się już później. Jesteśmy już w drodze do Warszawy. Bo się śmieję, bo zaczynam już szósty raz to nagrywać. Nie mogę się skupić, myśli nie mogę zebrać. No tak to właśnie jest, jak się człowiek denerwuje czymś nieznanym. Ale no nic, mamy być koło godziny 10. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. I przepraszam, jakbym to się na okrągło patrzyła w podgląd, bo no, muszę się przyzwyczaić. Ale mam nadzieję też, że jakość będzie o wiele lepsza. Także zapraszam Was na ten czas spędzony dzisiaj ze mną. Mamy już pierwszy dzień vlogmasa, więc liczę na to, że też klimatycznie będzie dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy dzień vlogmasów, to powiem Wam, że życzyłabym sobie, żeby spadł śnieg, żeby było klimatycznie, fajnie. Póki co mamy opady deszczu, mam tylko nadzieję, 5 stopni na plusie, mam tylko nadzieję, że nie będzie padać, jak pójdziemy na jarmark.
no bo to już by było troszeczkę rozczarowanie, ale ja wierzę, że wy wszyscy tak trzymaliście kciuki, że ta pogoda się zrobi, przynajmniej na tą chwilę, żebym ja na ten jarmark dała radę pojechać. Mało tego, wzięłam też łyżwę, bo znalazłam lodowisko niedaleko, więc może się jeszcze uda i na łyżwach dzisiaj pojeździć. Warszawa przywitała nas totalną mgłą, ale mamy dobry czas. Powinniśmy być za 10 minut już w galerii i jest jeszcze przed godziną 10. No ale niestety widoczków żadnych. Korki się dopiero co zaczynają przed samym centrum, chociaż w miarę płynnie to idzie. Ale mgła, więc dobrze, że nie pada, bo po drodze lało strasznie. Piękny Pałac Kultury przed nami, a my wjeżdżamy do parkingu. Mamy 684 miejsca wolne. Pierwsi. Dojechaliśmy. No, pierwszy z ostatnich. No. Już widzimy tutaj przepiękne dekoracje są. Zaraz podjedziemy na górę, tylko czekam na chwilę na męża. Na szczęście z samego rana to jeszcze ludzi za wiele nie ma, więc przyjemnie się bardzo chodzi, ale w tym roku bardzo ładnie jest w tarasach, powiem wam, bardzo ładne dekoracje są świąteczne. Także zaraz się przejdziemy i lecimy szybciutko na event. A akurat czekam, mamy Bath & Body Works, dzisiaj jest minus 40% na wszystko, więc idę kupić świece. Idziemy na świeczki, świeczki, szukamy nowości, świątecznych kolekcji, mamy już dużo zestawów prezentowych, a świeczki są tu, gdzie w zeszłym roku. No to zaczynamy. Powąchać zapachy, bo nie wiem, które. No dobra, wybrałam dwa zapachy, jeden taki, a drugiego wam nie pokażę. Zobaczymy w innym filmie moje zakupy. Ciężko mi się zdecydować ogólnie, bo jest bardzo duży wybór. No i takie ładne są zimowe kolekcje. I mamy też bardzo ładne takie osłonki. Ja coś podobnego kupiłam w zeszłym roku. I w tym roku mamy takie wybory. Bardzo ładnie to wygląda. A tu jeszcze mamy taki stojaczek. O, na świece. Piękne, nie? O. Jesteśmy już na miejscu, więc wchodzimy. Bardzo.
No i spotkanie dobiegło już końca. Teraz wracam z powrotem do tarasu, zaraz zadzwonię do męża, ale idę jeszcze zerknę, bo gdzieś przecież tutaj Andziaks ma swój sklep. To jest dokładnie ta sama ulica, więc lecę, poszukam, zajrzę. No przecież głupio by było być w okolicy i nie zajrzeć. Także samo spotkanie było cudowne. Bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo fajnych, cennych informacji, bardzo dużo nowości i zaskoczeń. Oj, w styczniu się będzie działo, powiem Wam. Mamy też paczuchę z prezentami, o której dowiecie się pewnie pod koniec filmu. Pokażę Wam, bo jest tego naprawdę sporo, więc muszę w miarę szybko po męża zadzwonić, bo ciężko mi będzie z tym latać. Ale nic, na razie idziemy szukać. Myślę, że to jest tutaj obok. Lecimy do Angeliki Trochonowicz. Dobrze, że odpaliłam mapę, bo zaczęłam iść w innym całkiem kierunku. No nic, no klimatu świątecznego nie mamy. Ja troszeczkę w baranku na świątecznie, ale jeszcze klimatu dzisiaj będę szukała. Teraz już idziemy, zobaczymy co tam u Andziaks pod sklepem. Zobaczymy te góralskie piękne sanie i lecę już do galerii. Niby stąd od niej powinien być widok na Pałac Kultury, ale jest się taka mgła, że w ogóle pogoda bardzo nie świąteczna, nie fajna taka, nie zimowa, nie vlogmasowa, no ale nic, też jest ładnie. Zobaczcie. Ale wiecie, jaka była najbardziej zabawna historia? Taka, że w tym hotelu, na tym samym piętrze odbywały się dwie imprezy, dwa eventy. Był nasz oraz był jeszcze event z takim jakby żywieniem pozajelitowym, z taką żywnością medyczną ogólnie. No i słuchajcie, przecież no kto jak kto, no kiepskie oznaczenia nie zauważyłam. Zobaczyłam tabliczkę na wprost, skręciłam w prawo, no bo ja zawsze idę w prawo, nigdy nie idę na lewo. No i poszłam, siadłam, powiesiłam sobie kurtkę, wypijam kawę i tak się rozglądam, szukam jakichś osób tworzących na YouTubie czy na Instagramie. No i widzę, że towarzystwo trochę w ogóle nie pasujące do tego świata. Starsze, większość dużo mężczyzn pod krawatem. Mówię, coś tu jest kurczę nie tak, mówię, coś pomyliłam. Okazało się, że poszłam nie na ten event, a ja tam kawę wypiłam. I dopiero jak wypiłam kawę, to się zorientowałam, że jestem nie w tym miejscu, w którym być powinnam. Można? Można. Także widzicie, no moje zdolności są po prostu fantastyczne, ale grunt to się umieć odnaleźć. Podziękowałam za kawkę, przyznałam się, że event pomyliłam i poszłam na ten właściwy. No i weszliśmy już. Ojej, powiem Wam naprawdę, przecudnie to wygląda. Bardzo ładnie. O, Angelika, gratuluję, bardzo fajnie. Stars they shine on this lovely night. Light up the world, forget our troubles for a moment. And every stranger is a friend, so let them join in. 'Cause when joy fills the air, you already know it's Christmas. Love beyond compare, it's Christmas. We're singing heartfelt carols in the night. Warm embrace, the spirit's bright. We're family and friends unite. We light up the world, forget our troubles for a moment.
życie, kochani. Jestem już w samochodzie. Z niecierpliwością czekałam na męża, aż przyjedzie. I jedziemy na jarmark. Po prostu to, co się dzieje w galerii, wracając te Angeliki ze sklepu, powiem wam, że cały czas żałuję, że nie kupiłam tej soli. Sól do kąpieli o zapachu Singapur. Boże, jakie to jest przepiękne. Po prostu to jest tak piękny, męski zapach, że ja naprawdę teraz strasznie żałuję, ale nie chcę mi się już teraz wracać, bo mnie tak potwornie nogi bolą. No bo co? No bo chciałam przygwiazdożyć, wzięłam buty na obcasie. No i mnie tak starły, że po prostu masakra. Ja po prostu w butach na obcasie nie mogę chodzić. I no i niepotrzebnie je wzięłam. Więc chodziłam, jedyne co, jak weszłam do sklepu, do galerii, jak zobaczyłam, co się dzieje w Złotych Tarasach, ile tu jest ludzi, ja takiego czegoś w życiu nie widziałam, wiecie, ja się odzwyczaiłam, ja u nas po galerii teraz chodzę wyłącznie w takie dni na tygodniu i z rana, więc dla mnie po prostu te tłumy były przerażające. Mówię, mam nadzieję, że mój mąż dłużej posiedzi na tych swoich targach, bo mówię, jakby mu przyszło w tych tłumach w sklepie siedzieć, to by się załamał. No i jak już do mnie zadzwonił, że już wraca, no to ja mówię, że opłacił parking, to ja mówię, że jedziemy stąd. I kupiłam nowe buty, chciałam, nie chciałam, buty musiałam kupić, bo w butach się po prostu moich chodzić nie da, a jeszcze przed nami jarmark świąteczny. Nie dałabym, mi aż się słabo z bólu robiło, mam tak obtarte nogi na palcach malutkich, że szok. W galerii też jest jakaś loteria, ale nic z tej loterii nie wygrałam. Miałam cztery szanse. Cztery szanse. Przykro, smuteczek. Myślałam, że chociaż tu mi los dopisze. No ale nic. Miałam wymienić totolotka, też nie wymieniłam. Już po prostu irytowało mnie wszystko. Ja wiem, ale mnie już wszystko tutaj irytowało. Ja takiej ilości ludzi nie widziałam nawet na targowisku. To jest szok. No. Z reguły to mnie tak wszystko irytuje. Tak, a ja dzisiaj mówię wam, 14.30, 15 jest. Ja wieję stąd z podkulonym ogonem, oby jak najszybciej. Nigdy więcej Złotych Tarasów w godzinach popołudniowych. Nie. Jeszcze mi było strasznie gorąco, bo ja sobie wzięłam, wiecie, kożuch, odstawić się chciałam, nie? Przyjechałam do miasta. Wzięłam sobie swój kożuszek i po prostu, a prezenty od z eventu, było ich tak dużo, były tak ciężkie, są, że ja po prostu no nie wyrabiałam. Może jakbym zostawiła i kurtkę, i prezenty, to chodziłoby mi się inaczej, mi było po prostu... Ja wiem, ale ta szatnia jest też płatna. Zresztą jak ja tu zjechałam i zobaczyłam, że jakaś gwardia tu wjechała na tą szatnię i tam była kolejka ze 40 osób. Mówię, no nie, no nie będę stała w kolejce, żeby kurtkę zostawić. Tym bardziej, gdybyś mi zaraz zadzwonił, że już jedziesz. No, no dobra, jedziemy na jarmark. Dojechaliśmy już na Starówkę. Nawet udało nam się przy samej Starówce znaleźć miejsce parkingowe. Więc idziemy już na jarmark, zobaczymy, co tam się dzieje. Troszkę inaczej to sobie wyobrażałam, no ale cóż. I see the candles come as the year gone by. All thrive for perfection now. And consumption so high. I know it's cold outside. No jest sporo stoisk, oczywiście też jest dużo totalnie niezwiązanych ze świętami tych stoisk. Tu jakieś kieliszki, nie kieliszki, pamiątki warszawskie. Ale nic, jest też bardzo fajnie klimatycznie, więc idziemy. Mąż tam sobie stoi, rozmawia, więc... Poczekam na niego, zaraz przejdę na spokojnie. Jaka czaderska poducha, zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne poduchy. Tylko tu akurat koty. Cudo. Give me your hand so I can show you what love is. Dear Christmas. Mamy
a tam w tle nam błyszczy Narodowy. Ja już czekam teraz na męża i idziemy tam dalej w tamtą stronę, bo tam też coś tam się dzieje, jakieś iluminacje. Mamy też piękną choinkę na Starówce, jeszcze się nie świeci. Tam widzę też jakieś konie z jakimiś wozami. No nic się na razie nie świeci, ale przyznam wam się szczerze, że ja na Starówce jestem chyba pierwszy raz. Ja nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek byłam w życiu pod kolumną Zygmunta. Byłam kiedyś w Pałacu Kultury z wycieczką szkolną. Zobaczcie, jak się przepięknie też Narodowy nam podświetla w tle. Ale tutaj jakoś nie kojarzę. W ogóle mnie strasznie zachwycają te widoki, jak tutaj widzę tą panoramę, jaka się tutaj roztacza. No przepięknie to wygląda. Czekam, aż rozbłyśnie ta choinka. Liczę na to, że się zapalą te lampki i idziemy jeszcze zobaczyć tutaj, bo tutaj też coś jest. Także fajnie. Szkoda, że nie ma śniegu, ale przynajmniej jest ciepło i fajnie się chodzi, nie? Fajnie się spaceruje, bo jest taka cieplutka pogoda. Mąż jak zwykle miał szczęście, znalazł miejsce parkingowe bez problemu. Ja bym pewnie pół miasta objeździła i bym z Tarasów Złotych przyszła na piechotę. On po prostu zatrzymał się, stanął, ktoś wyjechał, on wjechał i już. Tutaj mamy coś. Nieimponujący jest ten jarmark, piękna no, stolicy. No gdzieś bo tu jest... Tam Europy nie byliśmy. Tak? Nie, ale tutaj gdzieś jeszcze ponoć ma być lodowisko, więc nie wiem tylko w którym miejscu. Za ciepło na razie. Za tydzień rusza, ale gdzie ono będzie stało? Nie ma, nie wiem. Ponoć budki są dookoła, więc to pewnie gdzieś tutaj. Chyba, że to nie jest... Bo to w sumie przy murze, chyba, że to... Nie, no bo koło kolumny Zygmunta. No nie wiem, dobra, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć, może tutaj coś będzie. No jak pogoda dopisała, no to oświetlenia nie ma, nic się nie świeci. Tu się nic w uliczce nie świeci, choinka się nie świeci, tam się coś nie świeci, tu jakiś widzę konik z jakąś karocą jest, też się nie świeci. Jeszcze za wcześnie. My bilet wykupiliśmy do 7:00. Bo ja chcę jeszcze pojechać na lodowisko, a tam jest wejście chyba o 17:30, z tego co ja kojarzę. Więc raczej nie skorzystamy za dużo już z tej atrakcji tutaj i będziemy zmykać zaraz w stronę lodowiska. Jesteśmy teraz już na Starówce przy lodowisku, które jest w innym miejscu. Tak mi cały czas coś nie pasowało, tylko dlaczego to oświetlenie się tak nie świeci? Budki się... Zamykają? Nie, to jest wszystko pozamykane jeszcze przy tym lodowisku. Jeszcze to jest. No ale. Nie funkcjonuje. No jeszcze nie funkcjonuje, no. No ale lodowisko wygląda imponująco. No ale choinka też jeszcze piękna. Jest w budowie. Tak wygląda ładnie lodowisko. Mamy syrenkę po środku. Wszystkie budki wokół lodowiska są jeszcze zamknięte. No ale po tamtej stronie już coś tam działa. No ale klimat już się pomalutku tworzy. Wszędzie są już światełka, lampeczki. No i te oświetlenia, które nie świecą, jakieś bramy. Tutaj w ogóle jest nad całym lodowiskiem łańcuch taki zrobiony, oświetlenia. No ale cóż, nic na razie nie świeci. No cóż wam powiem, no. Prosiłam, żeby nie padało i nie pada. Nie spodziewałam się, że będzie jeszcze tyle rzeczy pozamykanych. Także my już się stąd zawijamy. No i słuchajcie, sprawa się już wyjaśniła. Poszłam się dopytałam, okazało się, że to wszystko się normalnie świeci, ale dzisiaj się nie świeci, dlatego że nie ma prądu. Siadł prąd i czekają na naprawę. No i tym sposobem nie da mi się nic fajnego dla was nakręcić, więc... Jedziemy dalej szukać naszej świątecznej atmosfery. Może nie świątecznej, ale vlogmasowej. A jemy? Znaczy ja jeszcze nie jem, ale zaraz zjem. To do intro pójdę. Kochanie, jak... Przepraszam. Jak moje koleżanki YouTube'owe, to nie ma. Czy te kasztany są, kochani, jadalne? Bo mój mąż ma pewną tezę, że kiedyś... Jak byłem mały, to chodziliśmy pod specjalne drzewo, bo tylko tam były jadalne kasztany.
A nie, że wszystkie kasztany są jadalne. I to jest moje pytanie. Jak jest? Czy wszystkie, czy nie wszystkie? No. O, to jest pytanie. A wy na pewno wiecie. Dobre, no. Takie, nie mogę skojarzyć smak... Orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne podobnie smakują. Masło orzechowe. Trochę tak. No, bardzo dobre. Oj, tu lepszy widok. O, w tą stronę się możemy. O, tak jest świątecznie. Stań z tej strony i jedz sobie z tej strony. O, tak jest świątecznie. Dojechaliśmy do parku, w którym jest lodowisko i jest lodowisko, jest więc choinka. Jest choinka, jest lodowisko, są światełka, jest przepięknie. Bardzo proszę, więc idziemy troszeczkę na łyżwę. Ale tak, ciekawe to wygląda, bo się nie jedzie. To nie jest takie okrągłe, tak, tylko inaczej, więc... Nie w kółeczku. Dobra. Ale fajnie muzyczka gra, więc idziemy. Ja łyżwy mam ze sobą, mam swoje. Więc lecimy. Powiem. Najlepsze jest to, że to lodowisko jest bezpłatne i można tutaj przyjść o każdej porze, są wejścia niby godzinowane, a tak naprawdę po prostu podjechaliśmy, weszłam, pojeżdżę sobie na łyżwach i wrócimy do domu. Fantastyczne miejsce, świetny lud w ogóle, świetnie to jest zadbane. Fakfaktem młodzież tutaj szaleje, więc trzeba uważać, ale jest super. Cudowny park to jest Park Brudnowski w Warszawie, także pięknie oświetlony. Jest karuzela, którą jak się samemu kręci, to karuzela gra i się kręci. Są miejsca siedzące, nie ma tu ograniczenia wiekowego. Jest bezpłatne lodowisko, no cudowne miejsce w ogóle. Coś tam na samym końcu widzę jeszcze jest, więc idziemy się jeszcze przespacerować i będziemy wracać do domu, więc... Tak naprawdę, a jeszcze choinkę tutaj mamy, tak naprawdę ten klimat świąt, klimat vlogmasów jednak dało się złapać w tej Warszawie. Dla chcącego nic trudnego, pomimo że liście pod nogami, wiecie, jak się nie ma wymagań wobec pewnych sytuacji, tylko się bierze to, czerpie się to, co nam dany los przyniesie w danym momencie, to życie płynie tak lajtowo. Jak na karuzeli. Jak na karuzeli. Się kręci. No i dobra, kochani, czas już, żebym zaczęła składać pomału film, więc pozostało mi zakończyć. Już poskładałam w większości, potrzebuję tylko tego właśnie zakończenia, czyli otwarcia naszego kalendarza adwentowego. Ja sobie zamówiłam kalendarz z Douglasa. W zeszłym roku nie zdążyłam, bardzo żałowałam. W tym roku kupiłam go dosyć wcześnie, tak jak Wam mówiłam, więc otwieramy i oficjalnie rozpoczynamy otwieranie również kalendarza adwentowego. Szukamy jedyneczki. Jedyneczka jest tutaj. I w jedyneczce mamy... O! Rituals!
jedyneczce mamy z Rituals krem do rąk, więc bardzo fajnie. Chociaż kremów do rąk, powiem Wam szczerze, mam tak dużo, że no na całą zimę mi spokojnie wystarczy, ponieważ zrobiłam spore zamówienie kremów 3 dni temu i jeszcze nie przyszły, no bo mamy weekend, mają przyjść we wtorek albo w środę. W paczce PR-owej, o której Wam pewnie powiem troszeczkę później, jutro może, w kolejnym vlogmasie. W paczce PR-owej, w paczce z eventu dostałam również chyba ze 4 kremy do rąk, więc naprawdę kremów do rąk mam ogrom. A ten jest 5. Nie przypominam sobie, abym ten zapach tego kremu miała w zeszłym roku w kalendarzu. 2 lata temu miałam Ritualsa, ale też go chętnie użyję, bo akurat kremy były fajne i balsamy. No i co? Przyszłam się z Wami pożegnać. Na razie dekoracji nie mamy, ze wszystkim będziemy pomalutku sobie startować razem. Nic bez Was nie robiłam, tak jak mówiłam, pościel tylko zmieniłam, ale czas najwyższy rozpocząć tego vlogmasa. Widzę, już sporo vlogmasów się powrzucało. Ja dzisiaj też byłam na jarmarku, który zobaczycie jutro. I już od pojutrze będziemy lecieć z dekorowaniem i z takim normalnym dniem codziennym. Nie mam żadnych zapasów nagranych, nie mam totalnie nic. Pewnie któregoś dnia dostaniecie ekstra jeden film, będą 2, bo będzie pewnie denko. Na pewno mam już cały pojemnik, chciałabym się go wyzbyć przed świętami jeszcze, więc któregoś dnia na pewno będą filmy 2. Jeden pojawi się rano typu denko, a drugi pojawi się wieczorem, czyli vlogmas. Mam nadzieję, że uda mi się godzinowo to tak robić, żeby na godzinę 20 te vlogmasy się pojawiały. Nie jest to proste, dlatego że sam montaż też trochę trwa, a jeżeli się zdarzy tak, że my gdzieś wyjedziemy, to prawdopodobnie będę wieczorem nagrywała, więc tutaj mogą być małe komplikacje, opóźnienia. Nie wiem, będą kumulacje ewentualnie 2 filmów. Pojęcia nie mam, jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko pociągnąć zgodnie z planem, nagrywać do tej godziny 18, żeby później publikować. Jedyną przeszkodą będzie niedziela, dlatego że my w niedzielę chodzimy na 18 do kościoła, więc jak wrócimy po 19, to nie zdążę zmontować filmu, więc muszę mieć go już zrzuconego i zmontowanego przed godziną 18, czyli maksymalnie muszę o 16 zakończyć nagrywanie, a to już nie będzie proste w niedzielę. Ale no nic, zobaczymy. Nie ma co gdybać, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba po prostu działać. Bardzo Wam gorąco dziękuję za ten dzień spędzony z nami w Warszawie i oczywiście z wielką niecierpliwością czekam na komentarze. Jak widzicie, intro też mi się udało nagrać, z czego się bardzo cieszę, bo pierwszy raz od 5 lat powiem Wam, że byłam tak zestresowana, że ja byłam dzień przed vlogmasem i nie miałam intra. Ja intro złożyłam wczoraj wieczorem. I tak naprawdę wracając do domu, cały czas miałam w głowie, że jeżeli tego intra nie złożę z tego materiału, który nagrałam, to dzisiaj miałam jechać do wioski Świętego Mikołaja, która jest za Warszawą. Ale sumarycznie byłam zadowolona z intra, które złożyłam i stwierdziłam, że nigdzie nie jedziemy. Szkoda mi było po prostu dzisiaj czasu. Powiedziałam, że u nas w okolicy też się wiele rzeczy dzieje, więc no nie musiałam jechać aż tak daleko. Ale też brałam pod uwagę wioskę Mikołaja w Bałtowie, ale tak jak mówię, że mi się udało. Mam nadzieję, że intro również Wam się podoba. No dobra, jeszcze raz, musiało być cięcie, bo naplątałam, namieszałam. Cudownego wieczoru Wam życzę, jeżeli to jeszcze dzisiaj oglądacie, a myślę, że większość jeszcze będzie oglądało tego samego dnia, a jeżeli nie, to cudownego nowego tygodnia i zapraszam Was serdecznie do śledzenia codziennych vlogmasów. Do zobaczenia, buziaki!